Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął pan Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej, były wiceminister środowiska. Witam pana, szczęść Boże. Szczęść Boże, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Panie ministrze, do 2030 roku ma być o 35% mniej dwutlenku węgla pochodzących ze spalin. To są wczorajsze ustalenia unijnych ministrów środowiska. Panie ministrze, co to oznacza dla nas kierowców? Rzeczywiście wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Unii, Rady Ministrów do spraw środowiska i przyjęto takie konkluzje mówiące o tym, że zarówno dla samochodów osobowych, jak i tak zwanych samochodów dostawczych będą zwiększone wymagania co do emisji dwutlenku węgla, to będzie o 35% i o 30% w różnych przedziałach czasowych lata 2030, mówiąc bardzo ogólnie. No, ten cel i te propozycje wpisują się bezpośrednio w unijną politykę klimatyczną, która jest bardzo ambitna. I oprócz tego, że przemysł jest zobowiązany do zakupu uprawnień, jednocześnie na przemysł są nałożone różnego rodzaju restrykcje, także na cały sektor transportowy, sektor wytwórczy, no to dzisiaj jeszcze dochodzi kolejny przepis związany z emisją CO2 z samochodów i ciężarowych, i osobowych. Dla nas, dla kierowców, no w perspektywie, bo te przepisy wejdą za kilka lat, jeszcze pewnie będzie dyskusja z parlamentem, sprowadza się do tego, że albo trzeba będzie kupować nowsze samochody, które mogą być droższe, albo też zakupywać samochody elektryczne, które też dzisiaj no, są, nie są tanie. No. W tej chwili myślę, że ceny aut są tak zróżnicowane, że właściwie prawie każdego stać jest na bardziej nowoczesny, mniej nowoczesny, nowszy, starszy, bardziej ekologiczny, mniej ekologiczny samochód. No ale jeśli ta dyrektywa czy te przepisy by weszły, no to myślę, że dla wielu osób będzie ten próg, no bo auta elektryczne są bardzo drogie, nie ukrywajmy. Tak, są drogie. W polskim prawie jest przepis, który mówi o tym, że można kupować auta bez akcyzy, ale oczywiście to jest jeszcze pewien luksus. Ja mam nadzieję, że ceny aut elektrycznych, one będą spadać. Dla mnie osobiście najważniejszy jest rozwój sektora transportu publicznego i chodzi o elektryfikację przewozów pasażerskich. To jest, tak powiem, bardzo istotne. Natomiast także te samochody osobowe, one w Polsce funkcjonują, coraz więcej jest na polskich drogach. Ale jeszcze dużo brakuje do tego, żeby to było tak powszechnie dostępne za przyzwoitą cenę, tak jak jest dzisiaj. Natomiast tutaj problem emisji CO2 z samochodów no w pierwszej kolejności będzie dotyczył wytwórców, czyli fabryk, koncernów, które będą musiały podołać tym wymaganiom, które czasami od strony biurokratycznej są bardzo ambitne, inaczej to wygląda od strony inżynierskiej. No ja jestem inżynierem z wykształcenia, chłopakiem po politechnice, więc wiem jak to czasami wygląda, że te przepisy i te wymagania są po prostu trudne w rzeczywistości do spełnienia, no bo prawda, termodynamiki tak. Nie da się oszukać, tak? No firma więc... Opel miała problemy. No to inna firma, panie redaktorze, rzeczywiście to był akurat koncern naszych sąsiadów było bardzo, bardzo duże zamieszanie, przepraszam, że użyłem tego słowa, związane z emisją, a w zasadzie z inwentaryzacją i pewnym przekłamaniem, które było w programie komputerowym co do emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Parametry. No. Taka sytuacja miała miejsce i ja sobie czasami tak się zastanawiam, co by to było, gdyby na przykład polska elektrownia została złapana na takim oszustwie, bo to było oszustwo. Jakby to wyglądało od strony medialnej, prawda, co by się tutaj, że tak powiem, w Polsce działo i na świecie. Natomiast tutaj aktualnie ta sprawa jakoś tak została załagodzona. I prawda, życie płynie dalej. Jest ta walka z globalnym ociepleniem, jest to dążenie do ograniczenia emisji tak zwanych gazów cieplarnianych do atmosfery. Między innymi tymi tematami będzie zajmował się już niebawem w Katowicach ten szczyt klimatyczny. Panie ministrze, czego Polska spodziewa się? Pan, reprezentując prezydenta, uczestniczy w przygotowaniach tego szczytu. Czego my, Polacy, właściwie państwo polskie, może oczekiwać po takim szczycie? No, wiem, że zgłaszając akces do ONZ o zorganizowanie tej konferencji, no, liczyliśmy na wiele, czyli na co?
Tak, ta konferencja, no największa konferencja w zasadzie ONZ-owska, największe wydarzenie ONZ-owskie w tym roku będzie odbywać się w Polsce, w Katowicach, w sercu polskiego przemysłu, w mieście symbolicznym. No, pewnym chichotem historii jest to, że konferencja klimatyczna będzie odbywać się na byłej kopalni, bo tam kiedyś, gdzie będzie to centrum konferencyjne, była to kiedyś kopalnia. Wybór, panie ministrze. Ale to pokazuje, jak Polska się zmienia, jak Polska się rozwija się, jak zmniejsza swoją emisyjność. To jest właśnie bardzo dobry przykład dla całego świata, że przy rosnącym cały czas jednak produkcie krajowym brutto nasza gospodarka i emisyjność spada. Co jest bardzo ważne. To, co jest najważniejsze dla Polski na poziomie globalnym, to jest przyjęcie tak zwanego pakietu implementacyjnego, czyli takiego, można powiedzieć, protokołu z Katowic. Mieliśmy protokół z Kioto, który był do konwencji klimatycznej, a teraz mam nadzieję, że będzie przyjęty protokół z Katowic, który będzie implementował porozumienie paryskie. Od strony prezydenta... To skomplikowane, więc ja chcę tylko to uprościć w tym sensie, panie redaktorze, że główne negocjacje i wszystkie sprawy organizacyjne prowadzi Ministerstwo Środowiska. Pan prezydent Duda przyjął rolę gospodarza na pierwszy dzień tej konferencji, kiedy będzie otwarcie. Będzie tak zwane wydarzenie Szczyt Liderów. Już jest potwierdzenie około 30 głów państw całego świata i te osoby przyjadą, królowie, prezydenci, premierzy przyjadą do Katowic. Pan prezydent Duda będzie ich gościł. No oczywiście będą spotkania bilateralne, będzie otwarcie konferencji COP24. I pan prezydent także będzie wydawał specjalny koncert dla swoich odpowiedników. Także to jest ogromne wydarzenie międzynarodowe. To jest strasznie ważne, dlatego że w tym roku mamy stulecie niepodległości. Polska jest członkiem Rady Bezpieczeństwa niestałym. Jednocześnie Polska organizuje największe wydarzenie ONZ-owskie, jakie jest na świecie. Więc to pokazuje, że w układzie międzynarodowym naprawdę nasz kraj bardzo dużo znaczy. Opatrzność, jak widać, nad nami czuwa i dobrze, że tak jest. Panie ministrze, ten protokół z Paryża, protokół paryski, on przewiduje pewne rozwiązania, które są dla Polski korzystne w tym bilansie, w bilansie energetycznym czy w bilansie emisji gazów. Chodzi o to, że my będziemy, jeśli by to zostało przyjęte, to my moglibyśmy wliczać do tego bilansu tej emisji gazów między innymi lasy, czyli to, co pochłaniają, ten dwutlenek węgla, który jest wyprodukowany przez gospodarkę i przez nas wszystkich, ale jest jednocześnie pochłaniany przez polskie lasy, czyli jego jest de facto mniej niż wychodzi w powietrze. Porozumienie paryskie przyjęte w 2015 roku jasno mówi o tym, że wszystkie państwa po pierwsze są odpowiedzialne za to, żeby walczyć ze zmianami klimatu i każde państwo może objąć sobie indywidualną ścieżkę rozwoju taką, ażeby ten klimat chronić i państwa w bardzo różny sposób się zachowują, proponują swoje tak zwane kontrybucje. Te kontrybucje także mogą zawierać element związany z pochłanianiem dwutlenku węgla przez CO2, dlatego dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, czyli przez lasy, dlatego że to jest najtańszy, najlepszy sposób przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jednocześnie bardzo prośrodowiskowy, bo lasy poprawiają stosunki wodne i zapobiegają erozji gleb i retencjonują wodę i tak dalej. I oczywiście w wielu dokumentach międzynarodowych, zaczynając od konwencji klimatycznej, ten element pochłaniania gazów antropogenicznych przez żywe zasoby przyrodnicze jest zapisany. Są także specjalne jednostki do tego, żeby te emisje, że tak powiem, rozliczać. No i mam nadzieję, że też to będzie jednym z elementów tego protokołu z Katowic, bo protokół z Katowic będzie jak gdyby załącznikiem do porozumienia paryskiego. To panie ministrze, jeśli w Katowicach przywódcy państw zgodzą się, że to porozumienie paryskie jest obowiązujące i będą stosować w tym rozliczeniu się z tymi gazami cieplarnianymi, będą brać w ramach tego rozliczenia także lasy, to co się później stanie? Czy będą jakieś konkretne decyzje? Bo Unia Europejska nie bardzo chce się na to zgodzić, bo uważa, że to jest zbyt za mało radykalne.
Znaczy Unia Europejska niestety cały czas wprowadza politykę klimatyczną do redukcji emisji, czyli do tej emisji, która, no powiem w przenośni, jest na kominie, tak? Tak. I to jest ten problem, że tylko sprawy związane są forsowane z redukcją emisji. To między innymi ten przykład tych samochodów, co rozmawialiśmy na samym początku audycji, więc tutaj no, Polska ma troszeczkę inne podejście niż Komisja Europejska, bo to głównie Komisja Europejska kreuje te akty takie bardzo ambitne, ale ta polityka się, że tak powiem, zmienia, dlatego że cały czas zaostrzanie celów redukcyjnych nie ma sensu i nawet takie kraje jak Niemcy w ostatnim czasie ustami pani kanclerz Merkel mówił, że już dosyć zwiększania tych ambicji redukcyjnych, co jest dla nas no, dobrym prognostykiem. Szczególnie w układzie tego, co będzie w Katowicach, no proszę pamiętać, że my będziemy jednak gospodarzem. Polak po raz czwarty będzie prezydentem konwencji klimatycznej. I też nie ma takiego kraju na świecie, który by miał czterech prezydentów konwencji klimatycznej, jednocześnie trzy razy organizował konferencję stron COP, co oznacza, że w układzie zapobiegania zmianom klimatycznym my także mamy swoją kontrybucję, która właśnie w ten sposób też może się odbywać. Ale pan zdaniem, jeśli będzie przyjęty ten protokół katowicki i będzie uwzględniany w ramach tego rozliczenia będą lasy, a Unia Europejska się nie zgodzi, no to my chyba nie będziemy mieć jako członek Unii Europejskiej w tym naszym bilansie rozliczeń, wliczenia tych lasów w ten bilans ogólny. To jest, panie redaktorze, za krótka audycja, żeby wyjaśnić kontekst globalny, jeszcze skomplikowanym językiem, który musiałby być użyty, jeszcze kontekst europejski. Dlatego, że no, tam występują w polityce klimatycznej unijnej trzy tak, podsektory i już nie chcę dalej opowiadać ETS, non-ETS i LULUCF, więc nie chcę tutaj zanudzać telewidzów tymi, ale rzeczywiście tak jest, że prawda jest różnica poglądów, tak bym powiedział, pomiędzy Polską a tym ambitną polityką klimatyczną unijną. Zobaczymy jeszcze, jaki mandat Unia Europejska będzie miała na konferencję w Katowicach, dlatego że jest sprawą oczywistą, że Unia Europejska przyjeżdża z wypracowanym mandatem wśród 27 państw. No dobrze, to jeśli już pan wspomniał o tych zależnościach globalnych, to czy to nie jest też przy okazji tej polityki klimatycznej, nie są nie tylko zależności globalne, ale też po prostu najzwyklejszy w świecie biznes i to wielki biznes. Czy to nie jest tak, że lobby gazowe naciska na Komisję Europejską, na polityków unijnych, na poszczególnych polityków z poszczególnych krajów, aby eliminować z przestrzeni gospodarczej węgiel, czy tak zwana dekarbonizacja, a wprowadzanie w to miejsce gazu albo tak zwanej zielonej energii, chociażby z wiatru? Tak, to trzeba sobie powiedzieć, że polityka klimatyczna jest podszyta, tak można powiedzieć, tym elementem biznesowym. Oczywiście dlatego, że to jest, niestety w niektórych sytuacjach to się sprowadza na siłę do transferu technologii, które są bardzo drogie, a proszę pamiętać, że źródła odnawialne, no dzisiaj jest tak, że pracują w sposób niestabilny, zarówno słońce, jak i wiatr. Najbardziej stabilnym odnawialnym źródłem energii jest geotermia. I ta geotermia, no ja... Traktowana po macoszemu przez Unię Europejską i częściowo przez polskie władze. Ogromną, bardzo pozytywną rolę w promocji tego źródła wytwarzania odnawialnego energii zrobiła geotermia toruńska. I te wszystkie problemy, które się pojawiły i te przykre sytuacje, no jednak pokazały, że warto w tą energię inwestować. Nawet, panie ministrze, niektórzy celebryci się wypowiadali na temat geotermii toruńskiej, czyli no coś do nich dotarło. Tak, ja mam nadzieję, że już niedługo ta instalacja będzie dobrze funkcjonować. No my w Polsce mamy bardzo dobre przykłady instalacji jak geotermia Pyrzyce, geotermia Podhalańska, które w bardzo dobry sposób ograniczają emisję cząstek stałych, czyli tak zwaną niską emisję i niwelują zjawisko smogu. I na przykład też no, chciałem zauważyć, że ja kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego z rejonu Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Opoczno, Tomaszów i Brzeziny. I tam w trzech miastach, czterech w zasadzie, mamy problem z jakością powietrza. Jednocześnie województwo łódzkie ma już rozpoznane w miarę dobrze zasoby wód geotermalnych. I też no, jest propozycja taka, ażeby wśród tych miast, pięciu, które są, gdzie właścicielem ciepłowni komunalnej jest samorząd, gdzie jest sieć dystrybucyjna i sieć dostawcza samorządowa.
i gdzie prawdopodobnie, to jeszcze jest kwestia przebadania, występują złoża wód geotermalnych, właśnie takie instalacje geotermalne uruchomić, dlatego że to w sposób bardzo dobry poprawi jakość powietrza. Oczywiście energia geotermalna na początku podczas inwestycji ona jest dosyć kosztowna, ale później to już jest tylko łatwa i dobra eksploatacja. Jeszcze jedna rzecz szalenie ważna, dlatego że cały czas nam rosną koszty środowiskowe, powiem bardzo ogólnie. Uprawnienia CO2, kolejne limity na ciepłownie są nakładane ze względu na to, że wytwarzają energię cieplną z węgla. Nakładane są kolejne zobowiązania środowiskowe, a dzisiaj ta geotermia, dzisiaj to źródło pracuje w sposób ciągły, stabilny, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez wpływu pogody i innych czynników. Oczywiście też trzeba sobie powiedzieć, że tej geotermii w Polsce wszędzie nie zrobimy, ale jeśli chodzi o czyste powietrze, to jest najlepszy sposób pozyskania energii cieplnej do ogrzewania domów. To skoro pan już wspomniał i o czystym powietrzu, i o wyborach samorządowych, to proszę powiedzieć, sprawa czystego powietrza, czyli walki ze smogiem, nie pomyliłem, mam nadzieję, że tutaj tych zależności, panie ministrze, jest jednym z tematów tej kampanii samorządowej. To chyba dobrze. Pana zdaniem, jak ten temat będzie z kolei odbierany przez samych wyborców? Czy pan jako kandydat właśnie jeździ na spotkania z wyborcami? Czy ludzie pytają o to, o czyste powietrze? Bo na pewno w Krakowie to jest problem i tam ludzie mają świadomość. Natomiast czy w mniejszych miejscowościach, czy nawet na wsiach, czy jest ta świadomość, że jak sąsiad do kotła włoży na przykład gazety, które są na papierze kredowym i lakierowane, albo na przykład jakieś torebki foliowe, że on zatruwa tak naprawdę siebie i całą okolicę. Czy ten temat w ogóle funkcjonuje? Pierwsza sprawa, panie redaktorze, to spalanie śmieci, a poprawnie się mówi odpadów, w Polsce jest zabronione, jest obłożone karami. I nie można tego robić, Straż Miejska często nakłada. Prawo prawem, rzeczywistość tak, rzeczywistością i ludzie generalnie jest to, jest to zabronione, środowiskowo jest to naganne, dlatego że dzisiaj struktura odpadów wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze wiele lat temu. Mhm. Dlatego że dzisiaj mamy lakierowane gazety, woskowane gazety, plastiki, kilka rodzajów plastików, po jogurcie, po wodzie mineralnej, wszystkie te trapaki po sokach, no cały przemysł polimerów się rozwinął. Co powoduje, że jeżeli ktoś spala tego typu odpady, no to na pewno cała okolica czuje. I to środowiskowo jest naganne. I tak jak mówię, zabronione prawo. Natomiast jeśli chodzi o cały program związany z czystym powietrzem, to rzeczywiście ten program rusza. Bardzo intensywnie odbywają się szkolenia. Ja miałem przyjemność jeszcze będąc wiceministrem środowiska rozpoczynać tworzenie tego programu. I dzisiaj jest tak, że ogromna ilość środków zostanie skierowana do indywidualnych gospodarstw domowych, do domków jednorodzinnych, do tego, żeby można było dokonać termomodernizacji, wymienić źródło ciepła, czyli kocioł, na kocioł piątej klasy, dlatego że za chwilę te przepisy już za półtora roku zaczną obowiązywać w całej Unii Europejskiej, czyli stary kocioł można wymienić na nowy kocioł. Jednocześnie zainstalować fotowoltaikę, solary, to jest mechanizm i dotacyjny, i pożyczkowy. Znaczy, czyli jest tak, bardzo korzystny. Jeśli będzie ktoś chciał wymienić swój, nie piec, a kocioł, tak, ma w domu centralne ogrzewanie i będzie chciał wymienić ten kocioł na nowocześniejszy, będzie mógł skorzystać z dotacji, jak środków czy z samorządu, czy z budżetu państwa? To są środki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, ale także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i to jest program cały czas otwarty, można te wnioski składać. Ta aplikacja jest w miarę prosta, ja zachęcam do tego, żeby na strony internetowe Wojewódzkich Funduszy, bo one są w każdym województwie, zajrzeć i zapoznać się z tą aplikacją, można w miarę prosto ten wniosek wypełnić. Oczywiście nie jest łatwe też wypełnienie tego wniosku, ale nie jest też takie trudne. No są jednak pieniądze publiczne, one są objęte pewnym reżimem. Ale to są pieniądze rządowe. Natomiast panie ministrze, co mogą samorządy zrobić? Co może zrobić gmina, co może zrobić miasto, co może zrobić samorząd województwa, czy no, każdego, które są z tych 16, które mamy w strukturze? To pierwsza rzecz i to się w Polsce dzieje, to podjęcie uchwał antysmogowych. Ja przypominam, że zmianę prawa ochrony środowiska mówiące o tym, że uchwały antysmogowe mogą powstawać, podpisał pan prezydent Duda. To była jedna z pierwszych ustaw, które podpisał i to były realne działania prezydenta na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. I to są te uchwały, które mogą zawierać bardziej zawężony element na przykład paliw czy instalacji, które mogą być na terenie danego województwa wykorzystane. Czasami to też popada w pewną skrajność, dlatego że niektórzy zapisują przykładowo, że nie można mokrym drzewem palić. No to jest naturalne i każdy wie, że nie wkładamy mokrego drzewa do
do kominka czy mokrej biomasy, prawda, do kotła. No to jest elementarz w ogóle, no to na wsi każdy wie, że nie palimy mokrym drzewem, tylko musi się, że tak powiem, wysezonować. No ale skoro takie przepisy są być może z innych powodów robione, to też należy ich przestrzegać. Oczywiście tu jest bardzo ważny element polskiego węgla. Dlatego, że generalną zasadą związaną z czystym powietrzem jest to, że w polskim kotle, dobrym kotle, tym piątej klasy, ma być polski węgiel. I tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o to, że węgiel, prawda, ma być rugowany z użycia. Węgiel cały czas jest najbardziej popularnym, najbardziej energetycznym i kalorycznym paliwem, chętnie używanym przez Polaków, tylko jest kwestia instalacji i jakości tego węgla, bo jeżeli będzie mieć kocioł piątej klasy, to w tym momencie będzie taka sprawność spalania, że te cząstki stały będą w mniejszej ilości. Będziemy mogli używać węgla, będzie ciepło w domu i będzie wszystko okej. Na koniec, bardzo często, to zwłaszcza dotyczy dużych miast, w tej kampanii samorządowej pojawia się temat jakby ograniczenia ruchu aut w mieście. Między innymi pan Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy, mówi, chce ograniczać wjazd aut do miasta, do centrum miasta, nie chce budować nowych mostów, a przez Wisłę planuje budować kładki pieszo-rowerowe. To jest dobry kierunek? Dzisiaj to jest bardzo nośny temat jednocześnie. Dzisiaj jest możliwość i każdy samorząd uchwałą może zdecydować o tym, którą część miasta w jaki sposób, czy czasowo, czy nieczasowo zamyka. No przykład krakowskiego przedmieścia w Warszawie. No to jest ulica, która jest w pewien sposób wyłączona i tylko pojazdy uprzywilejowane plus transport publiczny mogą się tamtędy przemieszczać. Dlatego też dzisiaj te instrumenty są i to jest decyzja władz samorządowych. Oczywiście każda taka decyzja będzie budziła emocje, dlatego że będą ci, którzy będą chcieli zamykać ulicę i ci, którzy będą chcieli, żeby tam cały czas samochody mogły się przemieszczać. Natomiast tutaj podstawowym elementem jest sprawa transportu publicznego. Na przykład bardzo dobry pomysł w Tomaszowie Mazowieckim pan prezydent Witko wprowadził bezpłatną komunikację i ta komunikacja świetnie się sprawdza, ludzie korzystają z niej i to jest komunikacja dla mieszkańców, czyli ci wszyscy, którzy płacą, odprowadzają podatki w Tomaszowie mogą z tej komunikacji korzystać. No, ale warunek jest, że ta komunikacja jest tak rozwinięta, że z każdego miejsca miasta można dojechać w każde inne miejsce, które potrzebuje mieszkaniec danego miasta. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję uprzejmie panu redaktorowi, dziękuję telewidzom. Naszym gościem, przypomnę szanowni państwo, dla porządku był pan Paweł Sałek, doradca pana prezydenta do spraw środowiska. Szanowni państwo, na kolejne nasze spotkanie w Polskim Punkcie Widzenia zapraszam jutro w sobotni wieczór, a teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.